5, 4, 3, 2, 1, start. 40, lewy 2, bardzo długi. 50. Na film zapraszają partnerzy serwisu Ride 24. Dunlop, Blachdom Plus, Avia Silesia Oil. Maciej Kot, jesteśmy na 10. memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w Wieliczce. N12, mocna, jak wrażenia ze środka? Wrażenia, tak samo jak w zeszłym roku, bardzo fajne przede wszystkim. Super zabawa, dużo ludzi, no i też sporo nauki, bo nie ukrywam, że dopiero stawiam, można powiedzieć, pierwsze kroki. Staram się jak najwięcej uczyć. Także najważniejsza jest meta, najważniejsza jest dobra zabawa, wiadomo, też uczenie pamięci dwóch wspaniałych kierowców. No jeśli chodzi o auto, rzeczywiście chciałem zawsze pojechać Subaru, w zeszłym roku był Lancer, w tym roku Subaru, także można powiedzieć, taka moja miłość jeszcze z czasu dzieciństwa. No, może troszkę krok w tył, jeśli chodzi o moc i prowadzenie, bo ten Lancer rzeczywiście był bardziej konkurencyjny, ale tak mówię, nie wynik jest dla mnie tutaj najważniejszy, tylko dobra zabawa, nauka i udział po prostu w tej fajnej imprezie. No właśnie, startujesz tutaj, startowałeś w Limanowej. Czy to oznacza, że będą jeszcze kolejne starty albo w innych imprezach więcej? Mam nadzieję, że tak. Wiadomo, że na tą chwilę w 100% angażuję się w skoki i po prostu to, że tu jestem, jest spowodowane tym, że mam chwilę wolnego po sezonie. Później, kiedy zaczynam już przygotowania do zimy, ciężko jest o czas przede wszystkim, także później na dłuższą chwilę odstawiam gdzieś rajdówki, skupiam się na skokach, ale mam nadzieję, że za rok znowu tu się pojawię. Być może jeszcze w tym roku, jak znajdzie się chwilę czasu, gdzieś jeszcze pojadę, ale na tą chwilę takich 100% planów nie mam, bo jeszcze też nawet nie znam planów na sezon. To pytanie pewnie pada bardzo często, ale czy Maciej Kot pójdzie w ślady Adama Małysza? I pewnie raczej, jeśli tak, to w rajdzie bardziej drogowe, a nie terenowe. Powiem tak, mam nadzieję, że pójdę w ślady Adama Małysza, ale przede wszystkim na skoczni. To jest dziś moje marzenie, żeby osiągać takie sukcesy jak on. A co później, to zobaczymy. Na tą chwilę tak daleko nie wybiegam, myślam. I teraz mam dwa bardzo ważne sezony, Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie i chciałbym dać z siebie wszystko. Co będzie później, tego nie wiem. Być może kiedyś po zakończeniu kariery, mam nadzieję, bardzo takiej udanej, obfitej w sukcesy, przyjdzie czas na może inne wyzwanie. I tego życzymy w skokach, no a do zobaczenia jak najszybciej też w rajdach. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do subskrybowania naszego konta i śledzenia stron społecznościowych.